A przygotowany do wejścia na boisko Aleksandr Sazankow. Nie ma spalonego. Eddie czeka na podanie. Nie doczekał się, ale świetnie. I tak jest szansa. Okazja, gol! Świetnie, Korzym to zrobił. Maciej Korzym! Dobre wykończenie akcji. To, co mówili piłkarze Korony Kielce. Będziemy czekać na swoją szansę. I na tę okazję się doczekali w 70, nie, w 80 minucie. Ale błąd tutaj popełnił Marcin Kaczmarek, który... On podnosił rękę, że jest spalony, ale zwróćmy uwagę, czy rzeczywiście tak było. Tak było. Tak było. Tak było. No, na spalonym Maciej Tataj, on wprawdzie przez moment starał się biec w poprzek boiska, ale to i tak było za późno. Padł na spalonego Maciej Tataj, ale dobrze się rozejrzał. Nie było sensu grać wzdłuż linii pola bramkowego. Ale to, co zrobił... Wycofanie piłki do Korzyma, to był najlepszy wybór Macieja Tataja. Pomijając oczywiście, że był offside, to, co zrobił Maciej Korzym, świetnie przyjął tą piłkę, to nie była łatwa pozycja.